Potrzebujesz porady prawnika? Mediatora? Musisz rozwiązać trudną sprawę, a nie wiesz jak? Skorzystaj z pomocy wrocławskich biur porad obywatelskich. Są to organizacje pozarządowe, które dzięki współpracy i dofinansowaniu gminy Wrocław udzielają bezpłatnych porad mieszkańcom Wrocławia. Stowarzyszenie Karta 99 zajmuje się poradnictwem, mediacjami oraz szeroko pojętą edukacją prawną. Działamy w ramach sieci Wrocławskich Biur Porad Obywatelskich. Organizacje, które są zrzeszone w sieci, łączy nie tylko idea, ale również wspólne logo i wspólne standardy działania. Biuro Porad Obywatelskich przy ulicy Szajnochy jest pierwszym biurem. Zostało założone w styczniu 1997 roku. Działa nieprzerwanie do tej pory i niedługo skończy 18 lat. Nazywam się Marcin Rosiński, jestem koordynatorem w Stowarzyszeniu Żółty Parasol. Katarzyna Drzazga, jestem radcą prawnym. Z Fundacją Centrum Praw Kobiet współpracuję od stycznia 2013 roku. Stowarzyszenie POWO zajmuje się głównie pomocą prawną dla mieszkańców Wrocławia, także mediacjami, promowaniem idei mediacji, dosyć mało popularnej jeszcze w środowisku wrocławskim. Ogólnie rzecz biorąc, my naszymi, że tak powiem, podopiecznymi są ludzie, które z różnych przyczyn znajdują się na marginesie życia albo są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Z pomocy może skorzystać każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Gdzie i kiedy udzielane są porady, sprawdzisz na stronie www.poradnictwowrocław.pl oraz na plakatach dostępnych w biurach MOPS-u, Policji i w Urzędzie Miejskim. My byliśmy jednymi z pierwszych, którzy interesowali się poradnictwem obywatelskim, edukacją obywatelską i podnoszeniem kompetencji obywatelskich. Udzielam porad prawnych klientkom fundacji. Głównie są to sprawy cywilne, karne, administracyjne. Mamy dużo spraw związanych obecnie z zadłużeniami w bankach. Też dużo jest spraw takich związanych z kwestiami lokalowymi. Każda osoba, która się do nas zapisze na poradę, otrzymuje taką pomoc prawną. Są to sprawy związane z problemami dnia codziennego. Jeśli znajdujesz się w sytuacji konfliktowej z sąsiadem, małżonkiem, kolegą z pracy, a nie chcesz iść do sądu, skorzystaj z pomocy mediatora. Jest to bezstronna osoba, która pomaga znaleźć rozwiązanie dobre dla obu stron. Mediacje nie są tylko dla polityków i biznesmenów. Przekonaj się sam i przyjdź do biura porad. Chcesz dowiedzieć się więcej o mediacjach i pomocy prawnej we Wrocławiu? Weź udział w jednym z organizowanych przez nas wydarzeń, Miesiącu Poradnictwa Obywatelskiego, Międzynarodowym Dniu Mediacji oraz Wrocławskich Dniach Poradnictwa Obywatelskiego. Staramy się odpowiadać na nowe wyzwania i potrzeby wrocławian, dlatego co roku organizujemy szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria i inne formy, poprzez które chcemy pomagać wrocławianom w rozwiązywaniu trudnych spraw. Bo prawo to nie tylko paragrafy, ale przede wszystkim ludzie, ich potrzeby i możliwości, które my wspólnie staramy się zaspokoić. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę www.poradnictwowrocław.pl.